Wyjazd do Kielc był ważnym sprawdzianem formy radomskiego zespołu. Trener Dariusz Banasik wystawił najmocniejszą jedenastkę i mało rotował składem, żeby zobaczyć, jak jego drużyna poradzi sobie na tle rywala z ekstraklasy. Radomianie ten test zdali na piątkę. Z meczu jesteśmy bardzo zadowoleni, bo powiem szczerze, że ta gra wyglądała momentami aż za dobrze, tak, bardzo dobrze. I bramki, i bardzo ładne akcje, i strzelić no, 5 bramek zespołowi, który jest w ekstraklasie, to na pewno jest jakiś tam wyczyn i to pokazuje, że mamy bardzo mocną no, siłę naszego zespołu, szczególnie w ofensywie. Silna ofensywa przełożyła się na 5 zdobytych bramek. 3 z nich były autorstwa Damiana Nowaka, a do siatki korony trafili jeszcze Damian Abramowicz i Merewile Fundambu. Teraz zieloni szykują się do wyjazdu na obóz treningowy do Włoch. W Italii Radomiak rozegra 2 mecze kontrolne. Ich rywalem będzie m.in. 7. drużyna Serie B, Chievo Verona.